O, szybko zatonął samolot, widzisz? Rosyjskie władze wydały zakaz lotu wszystkich ogonem o morze i... Ma on obowiązywać do wyjaśnienia przyczyn katastrofy maszyny, która spadła. Ale on chciał lądować na wodzie. Brak dopływu tak, energii elektrycznej, brak widoczności na drogach, a przede wszystkim problemy w podróżach Amerykanów po świętach. Północno-środkowe Stany USA zaatakowała ostra zima. W północnej i południowej Dakocie zamknięto setki kilometrów autostrad. Władze w Minnesocie zaapelowały do kierowców udających się w podróż, aby bezpieczeństwa zabrali ze sobą wodę, żywność oraz latarki. W tej części USA pada marznący deszcz, śnieg, a prędkość wiatru miejscami osiąga 100 km na godzinę. Agencja Reutera podkreśla, że deszcz w rejonie Parku Narodowego, gdzie znajduje się Święta Góra Australijskich Aborygenów Uluru, są rzadkim zjawiskiem o tej porze roku. Opady są tak intensywne, że wiele dróg jest nieprzejezdnych. Można pomóc w odbudowie szkoły w mieście Manila na zachodzie Syrii. Opisy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Podstawie rozprowadzają skutki wykonane przez przemysł, a dochód ze sprzedaży i sprzęt zostanie przeznaczony właśnie na ten cel. Szkoła została zniszczona w czasie wojny, terroryści podjęli pod jej konstrukcję materiały wybuchowe, a następnie nie zrezygnowali. Mieszkańcy chcą ją odbudować, a zatem na budynki wieścia. A dochoda w Syryjczyk, który pomaga w pracach rekonstrukcyjnych, powiedział, że większość pomieszczeń szkoły i nie ma sufitu. Ta szkoła została wybudowana w 1850 roku. Uczyli się w niej wszyscy w Malinie. Całkiem duża szkoła z 10 klasami kościołem katolickim. Kompletnie zniszczył szkołę i kościół podłożyli pod standard. Terroryści podłożyli materiały wybuchowe pod dwa filary szkoły. Blisko 1000 są rozprowadzane przez pomoc kościołowi w potrzebie i zachęca ofiarę na odbudowę szkoły w Malinie. Pani Syryjczycy przed chwilami na Głomaniu wykonali łącznie około miliona rysunków. Przedstawiają one głównie wojnach uzbrojonych żołnierzy, broń, syryjskie flagi, ale też gołębie jako symbol pokoju. Na niektórych rysunkach są napisy z prośbami o modlitwę i pokój. Prace zostały przekazane najważniejszym przedstawicielom Unii Europejskiej i ONZ w październiku. Mają wspólne przesłanie, prosić o pomoc przywróceniu pokoju w Syrii. Rok 2017 w Podlaskiem będzie rokiem profesora Andrzeja Strumiły. Na swojej okazji powstanie zmienił kalendarz profesor artysty mieszkającego na Kudalszczyźnie. W najbliższych 12 miesiącach w całym regionie odbywać się będą wystawy, kamery rzeźbiarskie i spotkania autorskie. Profesor zamierza wydać 4 książki, między innymi o Maćkowej Rudzie, gdzie mieszka od 30 lat, z jego gościu między innymi Czesława Miłosza, Tadeusza Zemlicza i Krzysztofa Benderskiego. O szczegółach Renata Siepka. To, co już udało się zrealizować, to kalendarz na przyszły rok, pojęcia akwarele, grafiki i fotografie artysty, a także zeszcze ilustracje do bajki. Panaszki Barb, Panaszki Barb, Panaszki Barb, asystent prezydenta Krzysztofa. Jechał Szymon, a on ma tu pomiędzy jedzeniami wstawioną szatkę.
spuszczamy. 2017 będzie rokiem profesora Andrzeja Jędrzeja, który przygotował listę w celniku województwa podlaskiego. Wszyscy już się pogodzili z tym, że OFE znika, Bartosz Sawicki. Chyba wszyscy się zaczęli z tym godzić, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej za ten moment przyszedł do Mundami. Jeszcze nie nad polskim rynkiem, tylko czy nie zakończono, na które wszyscy czekają, w końcu się zmarzyli, kiedy ten pierwszy krok uczyniono pozostaniem rządu. Tak naprawdę była kwestia taki, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia tej reszty tych środków zgromadzonych. Myślę, że jeszcze będzie trochę przeboju z tym procesem, no bo
ale Tam było spotkanie Arabów.
Ale ja tutaj przy ofercie mnie interesują dwa inne elementy. Pierwsza rzecz, przeniesieniu OFE pod opiekę TEFI pozostaną PT. Pytanie brzmi, co z majątkiem. Tam jest prawie 2 miliardy, za 700, tak dobrze pamiętam. Czy to będzie taka premia dla Jest to ciemna ulica, tam są takie ciemne miejsca, a jeszcze tam koło bloczków wzdłuż, normalnie są drzewa, krzaki, no to dajmy sobie. Dowolny wybór, czy to po prostu nadal będą OFE takie, które... Będziesz sam, które ja tu biegłam, proszę Ciebie, rok temu, Sylwestra, będzie tutaj większa swoboda, to jest nie jest ryzyko, że to też giełda, to jest względy na to, że człowiek jest sprzedać i tu na część aktywów, aby spłacić członków, którzy później pójdą oczywiście do innych OFE. Chodnika, nad nim karetka, że musi policja, albo ktoś mu zapytawał w twarz, albo on ufał. I dobrowolnych pracowniczych programów kapitałowych. Uważał w tym, na, taki to był, wiesz, na Sylwestra, nieciekawy. I ja tak biegłam właściwie, ja zawsze i państwo, nie lubię liść. Dzięki jak nie pracowniczym programom kapitałowym uda się ze sobą, no to przecież po to, tylko aparat. No to biegnę sobie, ja zawsze biegam na odpowiedzialności. No to więc sobie biegnę i tak patrzę. Bo to jednak wicepremier mówi, że dobrowolne mają być kolejne filary w ubezpieczeniach emerytalnych. No, takie, ja wszędzie chodzę na takie produkty, nie lubię w domu siedzieć. Ja lubię gdzieś od roku czy od dwóch, ale właściwie. Ja lubię wiesz na fajerwerki. Na przykład teraz będzie na Marszałkowskiej. Pamiętam, też było ze 6 lat temu na Marszałkowskiej. Pozwolą nam później cieszyć się wyższą emeryturą. No, natomiast one nie są popularne, tam więc jest, to, że. Proszę Ciebie, zbudowana ogromna scena. Od tej pory no mają i tam być dobrowolne. Będą ten, tylko nie wiem, czy ta policja będzie pilnowała, żeby tych szampanów nie pić. Ale policja pilnuje, a szampany zawsze. Na papierze, to znaczy to z jednej strony jest. No i ja sobie chodziłam wzdłuż Marszałkowskiej. Decyzji, i tam które chodzili tak, Wietnamczycy, ja Wietnamczycy, było bardzo wesoło, nawet sobie tak pochodzić po Marszałkowskiej, nie trzeba było chodzić w ten tłum tam, z tymi pieniędzmi, gdzie są bramki, sprawdzają, czy ktoś nie ma szampanu, butelek, szkła, czegoś, ostrych przedmiotów, to jest normalne, bo to wchodzisz w tłum. No, pozwoliło było, a natomiast tutaj tutaj Marszałkowskiej robi i tak to wszędzie te światła, i najlepsze są te fajerwerki. To chciałabym to wszystko zaliczyć. Poza tym ale potem są takie tłumy, proszę Ciebie, że tak, do nocnego to nie ma co, byś tak musiała gdzieś może w inną stronę pojechać. No tłumy, no, zatłoczone. Że nie wiadomo, czy to oznacza dalsze powiększenie pozapłaconych kosztów pracy, czy nie. Bo jeżeli by to się odbywało na takiej zasadzie, że zamiast obecnych tam składek ZUS-owskich, teraz będziemy tam jakoś to inaczej dzielili, już nie w ramach jednolitego podatku, no bo ten padł jako pomysł, tylko w ramach istniejących uregulowań, no to można powiedzieć, że no... Ja mówię właśnie, że w tym roku do niejakiego spotkam, to wpłacamy na inne konta. Tam się no w środku tak, jakiś szachermacher odbywa, a na końcu obywatel otrzymuje w wieku lat 60. Chodziła po lotnisku, usiadła, podrzemała, pospała. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to byłaby po prostu ukryta forma dodatkowego opodatkowania pracy, która i tak już jest najwyższym opodatkowaniem, który jest w Europie. Jednym z najwyższych, nie najwyższym, ale jednym z najwyższych. Jest to bardzo istotny hamulec rozwojowy polskiej gospodarki. Więc jeżeli do istniejącego hamulca dodamy dodatkowe obciążenia, to po pierwsze na pewno gospodarka nie będzie przyspieszała, a już tak schodząc na poziom firm, to będzie dalsza zachęta do tego, żeby uciekać z oficjalnych kontraktów o pracę, które są tak przecież promowane. No różne kombinacje, tam gdzie po prostu te kombinacje są zdroworozsądkowe. Jeżeli budżet wynagrodzenia czyjegoś w firmie wynosi X, no to nie jest obojętne pracownikowi,
zarobić, czy ona otrzyma połowę z tych pieniędzy, czy otrzyma 80%. Na razie otrzymuje połowę. No, to by zarobiła. Taka iska. Problem polega na tym, że ona, ja do końca nie wierzę w tego. Od dawna ją znam, bo ta Rumunka ją ciągnęła na wernisaży. Ja mówię, Rumunka, nie ciągnij tej izy, zobacz. Ona jakieś ma takie dzikie ruchy i takie... Tylko jak się przyjrzeć dokładnie, to okazuje się, że tam wbrew pozorom to nie jest tak, że wszyscy korzystają z takich... Nie przesadza, ale nie to, że robiła to... ...które są jakby tworzone przez firmy, tylko po prostu okazuje się, że spora część ludzi jakby w ogóle poza jest poza nawiasem. Nie łatwiej, że tak naprawdę, zwłaszcza po kryzysie, kiedy okazało się, że te programy są dla wielu firm dużym obciążeniem. No, i z tego powodu wiele firm po prostu popadło w potężne problemy. Tam parę jakby sobie zarobić w nocy. Odsetek osób, które są objęte tego typu programami, się powoli kurczy. Nawet w Niemczech, o czym się ostatnio zaczyna mówić, pojawia się problem biedy na mnóstwa na takich osób starych, na emeryturze, którzy po prostu okazuje się, że do tej pory nie byli w stanie sobie uzbierać również takich dobrowolnych emerytur, a to, co dostają od państwa, jakby jest dla nich za małe. Więc ja po prostu się boję, że trzeba będzie po prostu wrócić do samego systemu emerytalnego i rozwiązać jego podstawowy problem, mianowicie to, że system emerytalny, jaki mamy, powoduje, że premiuje kobiety, które nie rodzą dzieci, za to obciąża podwójnie wręcz kobiety, które dzieci rodzą. I tutaj stawiamy kropkę do naszej dyskusji. Wrócimy tuż po informacjach. I taki blondynek ładny i takie autopromocja. Długo ciała miał, ale nie był 24. Gospodarka dla każdego. Ale nie od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 miły, o 18.45. No i o tym, ile Polska traci na szarej strefie i jakie działania należy podjąć, aby wyeliminować z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskiej Radio.pl. Taka Joanna wygryzła taką babkę, która się tam nazywała, zaczęła płakać, że już nie mogła w tym barze być i ta Joanna ją wygryzła, chodziła, płakała po nocisku, a była niedobra. Ja mówię, jak niedobra, to jest spiska, bo jednej dziewczynie to... Minęła 10.30, Aleksandra Kozana, zapraszam. Strażacy ponad 1100 razy wyjeżdżali minionej nocy do interwencji związanych z wichurami przechodzącymi nad Polską. Po mnie to ile rąk było w tej kasie. Co ona chce? Brygadier Paweł Frontczak. No i tak nie lubimy tamtej tej największe szkody w północnej i zachodniej Polsce. Najwięcej interwencji strażaków zanotowano w województwie zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, pomorskim i lubuskim. Strażacy przede wszystkim usuwali połamane drzewa z ulic i dróg. Zabezpieczali też uszkodzone dachy. Wedle najnowszych informacji około 97 tysięcy odbiorców nie ma prądu, gdyż wiatr pozrywał linie energetyczne i uszkodził stacje transformatorowe. Służby energetyczne i strażacy usuwają uszkodzenia. Według synoptyków silny wiatr ma wiać do godziny 15. Rosyjskie władze wydały zakaz lotu wszystkich samolotów Tu-154. Ma on obowiązywać do wyjaśnienia przyczyn katastrofy maszyny tego typu, która spadła przedwczoraj do Morza Czarnego. Zginęły 92 osoby, w tym artyści chóru Aleksandrowa. W miejscu katastrofy fajna taka dziewczyna, ona podobna bardzo do Katarzyny Figury, bo tak, blondynka, krótkościęta, bardzo ładna, bardzo miła. Kolejne ciała ofiar oraz dużo części rozbitej maszyny. Gazeta Komersant, powołując się na własne źródła, że w sprawie wypadku samolotu do morza pojawiła się główna wersja wydarzeń, to błąd pilota. Załoga w trakcie startu próbowała ponoć zbyt szybko wznieść samolot w powietrze. W efekcie maszyna straciła prędkość i zamiast zlatywać, zaczęła spadać do morza. W ostrzale syryjskiej armii rządowej w okolicach Damaszku zginęło co najmniej 14 cywilów, a wielu zostało rannych. Opozycja oskarża wojska Baszara Al-Assada o to, że w ataku wykorzystały tzw. bomby beczkowe. W nalocie na miasto Wadi Barada, położone na północny zachód od Damaszku, kilkadziesiąt osób zostało rannych, wśród nich wiele dzieci. Syryjska armia rządowa nasiliła ostrzał okolic Damaszku. Wojska Baszara Al-Assada bombardują dolinę Wadi Barada, kontrolowaną przez rebeliantów. Leży tam 10 wiosek zamieszkanych przez około 100 tysięcy ludzi. Dolina ma znaczenie strategiczne także dlatego, że biegną nią wodociągi dostarczające wodę do stolicy. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 11.00. Zapraszam. Polskie Radio 24.
Słowem wszystko. O, dziękuję. Ja mówię, tutaj to sekunda i nie ma, ale z innego całkiem powodu, że momentalnie są żołnierze. Polskiego Radia 24. Czy nie ma wam? Gronie, Bartosz Sawicki, Marek Siuda i Wojciech Warski rozmawiamy nic o gospodarce. Nie wolno zostawić, bo zostawisz torbę, odejdziesz, zacząć to od, już możesz karę Forex, czyli miejsca, gdzie handluje się walutami. Forexem zajmuje się rzecznik finansowy. W jego biurze powstał zespół, który przygotowuje specjalnie od razu na temat wypraszają jakieś torba, lotnisko. Ile razy z tego wagu trzeba było wyjść? Kilku chwil można zarobić na godzinę, dziesiątki, pół godziny, no to oni mieli czas na papierosa, nawet tysiące procent, a taki robot wszystko stracić. No i jak się okazuje, potem jak nie ma nic, to żołnierz weźmie to w rękę, podniesie za frak. I problemem, Marek Siudaj? Znaczy, że nic tam nie było. No, obawiam się, że tak. No tak. I za każdym razem nic nie było. Mam wrażenie, że nie znam statystyk dotyczących kasy, ale wydaje mi się, że łatwiej jest zbierać kasy niż na Forexie. Oni mają taki obowiązek, były cały czas takie informacje płynące z amerykańskiego SEC-u, który mówił, że bodajże 99% ogłaszają to przez megafon. Potem zaczęła być taka moda w całej Warszawie. Są dwa elementy, które są związane z Forexem. Jedna rzecz to jest to, że on jest po prostu dosyć bardzo trudny rynki, bardzo ryzykowny, a dodatek strasznie trudno jest tam wygrać no z wielkimi, i, ale druga rzecz jest taka, że w niektórych konstrukcjach handel po prostu klient de facto nie gra przeciwko rynkowi, tylko gra przeciwko firmie, więc to dodatkowy jest element, no i który utrudnia tam zarabianie. Przez megafon. Prawda jest taka, że to nie tylko polski zwyczaj, znaczy nie tylko polski pomysł, z tego co wiem, chyba albo w Holandii, albo w Belgii już się przybierają do zakazania, kiedy zakazano tego handlu na Forexie. A ja taka bezdomna znaczy, tam taka oczywiście można uznać, że ktoś chce tracić pieniądze, ja to niech traci, w końcu do kasyna też można pójść i przegrać, bierze, tylko pojawia się pytanie, czy tego typu działalność powinna być przeznaczona dla każdego, to znaczy, czy każdy może wejść z takiego kasyna skorzystać, biorąc pod uwagę te wszystkie ustalenia unijne dotyczące tego, że produkt finansowy powinien być skierowany do klienta, jak klienta powinien być przygotowany, że powinien wiedzieć, jakiego typu problemy się z tym wiążą. Sądzę, że niekoniecznie. Znaczy, dla mnie brak Forexu nie jest chyba dużym problemem, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że jest dużo firm, które na tym zarabiają z tego, że ją dla nich no oni się tak nauczyli po lotnisku, bo no, jak zaczęli małpować, papugować, naśladować to lotnisko, to trzeba było coś podobnego robić, to zaczęli zrobić alarmy. Z tego, że potem okazało się, że tam żadnego pożaru nie było. Tradycji, tak jak TMS Brokers, to ja mówię, to kto to dzwoni, to czy to oni nie mogą dojść do tego, kto to dzwoni? Akcentują potrzeby edukacji klientów, wsparcia analitycznego takie i mają kłopoty, tutaj bardzo cały sklep, duże sukcesy. Natomiast jest grupa zagranicznych firm, które nie są nadzorowane przez KNF, jak nie ma płynności, którą reprezentuje i kilka innych polskich instytucji. Także te widzisz, firmy po prostu Adelko, pomogą sobie pozwolić na bardzo agresywny marketing, na wmawianie ludziom, że mogą osiągnąć ponadprzeciętne zyski. Istnieje na fali pewnie trochę popularności coachingu bardzo duża liczba osób, które uważają się za wspaniałych traderów, którzy są w stanie nauczyć innych za darmo, jak pomnażać. No i na innych nie brakuje niestety. Natomiast te firmy, które także, działają proszę Państwa, my jesteśmy od tego, żeby wszystkie głupoty tu omawiać, pokazywać, a rozszyfrowywać. Wprowadził rekomendacje dotyczące zasad marketingu takich firm. One są bardzo ostre i to bardzo dobrze zresztą. Natomiast no tutaj ten rzecznik finansowy tak naprawdę chyba powinien się zająć tą drugą częścią rynku, czyli tą częścią rynku, która działa z zagranicy, gdzie tak naprawdę nie wiemy, kto jest podmiotem, którym powierzamy pieniądze. Są wręcz legendarne doniesienia o tym, że w Warszawie są wielkie biura, gdzie pracuje kilkaset osób w call center, które dzwonią do przypadkowych ludzi, oferując im pewne zyski, debiuty spółek na
na zagranicznych giełdach, które przyniosą im gigantyczną stopę zwrotu i gdzie systemy prowizyjne dla tych pracowników są sprzeczne z jakimkolwiek prawem unijnym. No i tak naprawdę to jest coś, czemu powinniśmy się przyjrzeć. Natomiast rynek Forex to tak naprawdę jest rynek pozagiełdowy, który oferuje również dostęp do rynków zagranicznych, więc i szerokiego spektrum chociażby surowców, więc tak naprawdę jest to rynek, który pewnie powinien stanowić jakiś tam odsetek portfela każdego, kto inwestuje. Część środków może być faktycznie w ten sposób inwestowana bez szkody dla całego portfela, natomiast wiara w to, że to jest miejsce, gdzie możemy bardzo szybko się wzbogacić, jest no pewnie złudna, ale to jest wykorzystywane właśnie przede wszystkim przez firmy zagraniczne z nieokreślonym kapitałem, które łamią prawo nie tylko polskie, ale również prawo unijne. Natomiast trochę inaczej wygląda sytuacja z tymi brokerami, którzy są nadzorowani przez KNF i oni również są w pewnym sensie ofiarą tych oszustów, którzy działają wbrew regulacjom. Wojciech Warski? Nie widzę jakiejś prostej metody ograniczenia dostępu właśnie z tych brokerów zagranicznych. Ja patrzę na to z takiego trochę bardziej gospodarczego punktu widzenia i sobie zadaję pytanie, czy to w ogóle jest w gospodarce, czy w ogóle firmom realnie do czegoś potrzebne, albo inaczej, co się stanie, jak tego nie będzie. I twierdzę, że nic nie stanie. Co najwyżej ryzyko właśnie poniesienia gwałtownych strat, tak samo jak szansa na uzyskanie jakichś nadzwyczajnych zysków, po prostu zniknie. Czyli to wracamy do tego dylematu kasyna. No jeżeli na poziomie już nie Kowalskiego, tylko na poziomie firmy chcemy bawić się w ruletkę, no to okej, no ale są na to lepsze metody. Według mnie, patrzę tutaj bardzo konserwatywnie, jest to, ten rynek generuje nieproporcjonalnie dużo zagrożeń w stosunku do jakichś, no powiedzmy sobie, iluzorycznych zysków. No jest tutaj, no powiedzmy sobie, rynek surowcowy, no można rozważać, okej, no ma tam jakiś, powiedzmy sobie, sens. Natomiast, no w takim obecnej, wręcz użyję takiego słowa, wyuzdanej postaci, jest to po prostu narzędzie spekulacyjne i w tym kontekście powiedziałbym, że nie płakałbym, jakby po prostu zniknął. To może dodam jeszcze jedną rzecz, że wbrew pozorom też może jest szansa na ograniczenie dostępu do tych zagranicznych firm, mianowicie obecnie mamy taką ustawę w Sejmie dotyczącą hazardu internetowego. Tam jest między innymi możliwość blokowania stron tych firm, które dostarczają ten hazard, możliwość blokowania przelewu na konta tych firm, które dostarczają w hazard. Myślę, że tutaj z punktu widzenia, tutaj się akurat zgadzam, że być może po części byśmy trochę wyleli dziecko z kąpielą, jakby blokują całkowicie, bo nie da się ukryć, że znaczy firmom na pewno nikt tego nie zabroni. Firmy mają dostęp do Forexu przez banki i tutaj się nic nie zmieni. Chodzi raczej o ochronę zwykłych klientów, którzy po prostu uważają, że da się rzeczywiście zrobić niebotyczne pieniądze. I myślę, że tutaj jakby pierwszym krokiem powinno być rzeczywiście zablokowanie tych firm zagranicznych, które tak działają, jak tutaj pan opisywał. A później niestety trzeba by jeszcze sprawdzić, czy tak gdy nadają, że nasze radio 33 minuta naszych audycji, naszego radia, to KFM Euro, Konicita, Barki, Baby, Langstrom Extra. Proszę Państwa, proszę być z nami. Ja będę teraz tutaj już poszukiwać, może nie poszukiwać, bo to raczej też przez przypadek chodziły takie różne filmy na temat świąt Bożego Narodzenia, że coś tam ci świadkowie zobaczyli. Co ci świadkowie, przecież oni jak coś pokazują, to muszą po kolei nie powiem. Występować o różnego rodzaju. Ludzie mają skazę, proszę Państwa. To jest bardzo długo trwało. Według panów taka centralna baza będzie skutecznym narzędziem do tego, aby walczyć z tymi nieuczciwymi przedsiębiorcami, nieuczciwymi postawami na rynku. To zależy. Jeżeli rozpatrujemy to abstrakcyjnie, jako idealistycznie, jako bazę, do której rzeczywiście dostęp będzie bardzo chroniony, do której odbędą narzędzia analityczne, które pozwolą, a których w tej chwili nie ma, to znaczy, które pozwolą w sposób prawny korelować różnego rodzaju zdarzenia finansowe.
Problem natomiast zaczyna się dla mnie w tym momencie, kiedy mówimy o różnego rodzaju zabezpieczeniach i możliwościach nadużycia tego systemu. Tego elementu w ogóle nie ma pojawia się tylko właśnie ten wątek, ideologiczny, który opisałem, coś charakteryzowałem. Z tym wątkiem ideologicznym trudno dyskutować, no bo nie można powiedzieć, że jesteśmy przeciwko ściganiu firm nieuczciwych. Oczywiście nie. Przestępstwa i zapobiegać praniu pieniędzy, walczyć z praniem pieniędzy, musimy analizować transakcje, a nie określać beneficjentów poszczególnych rachunków, więc to może być tylko taki pierwszy krok w kierunku tego, żeby faktycznie dojść po policji do głębka. Z drugiej strony może to w pewien sposób pomóc z pewnym problemem, który jest w Polsce, mianowicie ze szczególnością z długów. Ja akurat analizowałem to pod kątem włoskiej gospodarki, problemów włoskich banków. Natomiast jest również tak, że z jednej złotówki złego kredytu w Polsce udaje się odzyskiwać mniej niż 50%, więc taki rejestr, którego również mogli wykorzystać komornicy sądowi, no pewnie by trochę pomógł, natomiast na pewno nie rozwiązałby tego problemu, więc to pewnie jest, jak to często bywa, jak mały krok w dobrym kierunku, ale z którego powstaje trochę za dużo szumu i wiązanie z taką bazą nadziei, że rozwiąże ona problem osób podatkowych czy osób skarbowych, no jest pewnie nadużycie. Ja przyznam, że to pamiętam, że pan Zenek, kiedy w Belgii okazało się, że takie przestępstwo oszustwa na wadzie 7 miliardy euro na została powołana specjalna agencja do zwalczania tego typu działalności, gdy czasem w Polsce to nie da się 6 miliardów, my tak naprawdę dalej przymierzyli tym jak złoty, my tak naprawdę dalej weszli, poruszali się w sferze takiej pomysł, ale nie wiemy, co z tym zrobić. A to jest bardzo poważne konsekwencje. My tak naprawdę nie wiemy przez działalność państwa o to, nie doskonali, to jest oczywiste, że człowiek jest niedoskonały, to nawet nie ma co mówić, ale trzeba to przełknąć. W tych dokumentach, które pokazują, jest po prostu mnóstwo faktów, które są po prostu puste, więc
Ja przyznam, że raczej nie obawiałbym się tego, że coś zostanie wykorzystane w błędzie, żeby na takiej zasadzie to właśnie... Że oni może kiedyś zetknęli się z tymi świadkami Jehowy, skoro mówi o synu, a są młodzi, to może pół roku gdzieś tam przychodzili na żebrania i tacy ludzie to po prostu nic nie wiedzą o to chodzi. Mogą tylko jeszcze szkody narobić. I tutaj w internecie coś szanią. To oni bardziej sądzę, że nie ma się aż tutaj czego bardziej. To jest informacja o tym, kto jest właścicielem rachunku. Dostęp do rachunku to wtedy jest kwestia prokuratury sądu i tak dalej. To już jest drugi krok. No mówię, chcieli mnie brać od rzeczy. Wynajdziemy tych rachunków, to może się okazać, że ktoś ma jeszcze 10 tych rachunków. Parę braci, paru braci. Ale to chyba nie śledźmy na to. To jest taki kompletny nadzór nad moją rachunką, tego nie będę. Szanowni, na koniec dzisiejszej audycji chciałbym poruszyć jeszcze jedną wątek, który kilka dni temu wywołał wielkie poruszenie. Otóż Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla agencji Reutera powiedział, że byłby skłonny poświęcić światem są na ty, to nie mogą sobie wyobrazić, że może, jeżeli dziecko nie poszło do wojska, a jeszcze, że może by miało jakieś problemy. No to ojciec i matka oczywiście bardzo troskliwi. No, boją się, nie chcieliby, żeby to tak było. To muszą iść do wojska. Żeby tak każdy nie poszedł do wojska, to co by to było? A żeby tak wszyscy nie poszli do wojska, to co by to było? No byłby rajna, ale to nie chce. To jest pewną filozofię, która została scharakteryzowana takimi pobocznymi wypowiedziami, typu, no że nie można ciągle zapisać pasa, że trzeba kiedyś sobie pożyć i tak dalej. To oczywiście są hasła populistyczne, które bardzo trafiają do Kowalskiego, który sobie różnych pytań każdy nie zadaje. W oczywisty sposób te odpowiedź na tego typu kwestie są bardzo proste. No, ja to miał nie uszanować, jak dorosły syn, to robił to chciał. Nie mówimy o tym zapisaniu pasa, tak jakbyśmy byli na tym jakiejś tam krawędzi, tylko mówimy o tym, żeby nadmiernie nie rozluźniać tego pasa. Żeby systemując mierzyć na koszt nie tylko przyszłych pokoleń, bo to oczywiście bieżące pokolenie bardzo łatwo by zaakceptowało, bo w końcu po nas choćby potop, to jest taka filozofia bardzo dużej części społeczeństwa niestety, ale również na koszt własnej przyszłości. Bo co z tego, że my sobie pożyjemy przez najbliższe 3-4-5 lat, teraz tak będzie wyborów, ale może jeszcze i następnych. Także widzicie Państwo, to właściwie, jak ja znam Białymstoku Janinę Orzechowską, panią Aston, to jak jej syn odszedł od prawdy, no to ona strasznie to przeżywała. To nie jest jakieś coś, co tak w internecie się pokazuje, to są jakieś mistyki, to dla matki. No to jest straszny dramat, bo ja pamiętam, jak ona opowiadała, że ożenił się z jakąś dziewczyną ze Śląska, to w ogóle oczywiście wyjechał z tej całej Anglo-Ameryki Białystok, na Śląsku tam osiadł gdzieś. No i rodzina pewnie też jako katolicy, bo tam na Śląsku to prości ludzie mieszkają i sami katolicy i te słowa są popularne i znane. Mohel. No więc on tam raz do matki przyjechał, no ale matce było bardzo przykro, skoro ona wychowywała bardzo, bardzo staranna kobieta, bardzo delikatna, jak ona mnie przyjmowała jako swoje dziecko, bo właściwie ona pierwsza do nas przyszła, a nie mogła tutaj do Warszawy przyjechać na mój chrzest, bo złamała po prostu nogę. I też nie mogła sobie tego odżałować, że ja na ulicy Marszałkowskiej, tam gdzie jest sklep Goplana, gdzie jest czekolada, ja nad czekoladą przejmuję krzesł, a moja krzesła nie może przyjechać, bo złamała nogę. No ale opowiada mi dramat, że jej syn odszedł od prawdy, no bo był młody i głupi, a poznał jakąś dziewczynę i pojechał na Śląsk. No, nie. Także, jak ktoś sobie żarty z tego robi, to wiecie Państwo, ja bym proponowała nie robić
żartów, że ktoś gdzieś od kogoś odszedł, bo tutaj też taka na Gocławiu jedna odeszła, właściwie ją wykluczyli. Dlaczego? Dlatego, że była kłótliwa. Poszła, obgadywała z braci i się kłóciła, no to po co komu taka baba? Ale ona sama odeszła, ją potem by wykluczyli. Za kłótnie, za papierosy, za awantury, proszę Państwa. No to się wyklucza. Tak puszczam specjalnie ten film, bo patrzę uśmieszek u tego faceta, czarna koszula, jakiś uśmieszek. Właściwie czemu służą te filmy? Jakieś głupocie. Także kto to wiedział, proszę Państwa, że Arabowie zaleją tutaj cały świat, a przecież Angela Merkel była bardzo gościnna, była bardzo miła i że ta jej gościna, ta jej taka troskliwość obróciła się no na zło, prawda? No to kto by to pomyślał, że matka, która wychowuje dziecko, to dziecko odejdzie od prawdy, odejdzie od matki, odejdzie z rodziny w ogóle. No i są to życiowe dramaty. Ja nie widzę w tym nic radosnego, nawet może, ja wiem, i ciekawego też nie widzę, bo to momentalnie wyjaśniam, umiem to wyjaśnić, bo wiem, że to jest dramat dla rodziców. A matka była jedna, wychowywała sama, męża dawno nie miała, czy umarł, czy... Chyba umarł, bo sama, z babcią Wiktorią wychowywała, no już nie wiem, Andrzej, czy jak on tam się nazywał, ten jej syn. Ładny chłopak, wysoki. Nie da się przyciągnąć wysoko kwalifikowanych pracowników bez wysokich płac. To Bartosz Sawicki, później jeszcze Wojciech Warski. Jeżeli chodzi o innowacyjność gospodarki, czy jej konkurencyjność, to tutaj są trzy główne obszary, które w badaniach Global Economic Forum są wyciągane na pierwszy plan. Są to no jeżeli wykluczona sługa pomocniczy nocuje w domu, no to oczywiście, że nie wypada, to nawet nie wolno. Odpowiedziały na którykolwiek z tych problemów. Także proszę Państwa, to są takie pogaduszki za ścianą. Rok temu, no, kiedy minister Morawiecki zaczął prezentować swoje plany, mówił o tym, że musimy wyjść z pułapki wolnego. Najważniejsza jest córeczka, nawet ten zbór nie jest ważny, nawet ta Biblia nie jest ważna, nawet ta prawda nie jest ważna, czyli że jak do wojska pójść, to proszę Państwa, można i zabijać i mordować wbrew Biblii, wbrew Słowu Bożemu. Trochę niższe tempo wzrostu. To jest takie reagowanie na coś, co już się stało. Teraz będzie tak, że w tym roku konsumpcja w 2017 spowolni, bo będzie wyższa inflacja, bo wzrosną stopy procentowe, bo zadziałają efekty bazy statystycznej związane z uruchomieniem tych transferów socjalnych w ramach 500+. I znowu będzie, można powiedzieć, że inwestycje przyspieszają, dlatego że w roku 2016 po prostu ich nie było. No to jest takie trochę reagowanie na dane i mówienie tego i prezentowanie jakichś ideologicznych sformułowań w oparciu o statystykę rachunków narodowych. I tak naprawdę to nie za dużo wspólnego ma z jakimikolwiek długo planowymi planami rozwoju polskiego. Bardzo słuszna uwaga jest to, opis tak naprawdę tego, co już się stało. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo to jest trochę na wypowiedź kolegi, że nie mówimy o tym, że czym innym jest kwestia wzrostu płac, a czym innym jest kwestia zmniejszenia tempa PKB. To mówimy o dwóch różnych rzeczach. Nic rozsądny nie dyskutuje z tym, że płace powinny w Polsce rosnąć i rosnąć tam do podobniejszych kwestii dotychczas. Natomiast to strzeżę, że czekam na informację, jak wynik płac PKB systematycznie mała. To jest po prostu dezinformacja. Sorry, ale w ten sposób daleko w tę dyskusję nie zajedziemy. Jeden punkt bardzo istotny. Powiedział pan, że Morawiecki razem z Kaczyńskim, że wprowadzą na to wyższoną górę. No właśnie, zaczynamy obserwować to, że premier Morawiecki ma pewną wizję. Proszę Państwa, żadnego z jego wizja nie ma i nikt grupowo nie głosi, bo jak jedzie się pod suwałki na wioskę, to jedzie wycieczka, to wiadomo. Głoszą pary, może być po jednej osobie, jak trzeba się rozdzielić, bo jest grupa tych na polu na przykład, prawda? Są żniwa. No to jak idą dwie osoby, to mogą się rozdzielić. Jedna tutaj, druga tam, także jest odwrotnie.
jak mówi ten człowiek, to są ludzie, którzy za bogactwem lecą, za lekkim, takim dobrym życiem, a religia to, jak mówicie państwo, pogotowie ratunkowe, jak sama matka boska, bo palą papierosy, bo to takie lekkie życie, a potem jak raz, to trzeba modlić się do matki boskiej, jako do pogotowie ratunkowego. To tak ludzie sobie traktują życie, no i oczywiście religię. Tutaj natomiast u tych świadków jest inaczej. No to więc, jeżeli tacy ludzie poznają prawdę, to nie jest tak łatwo, proszę państwa, wejść w to. Ludzie są różni, prawda? Ludzie zwykle płytko odbierają pewne rzeczy. To żeby mogli głębiej to odbierać, to musieliby się więcej modlić, musieliby więcej czytać, coś tam głębiej, coś tam studiować, a materiału naprawdę nie brakuje. Natomiast jak tak sobie lekko poważać te sprawy, no to tak wychodzi. Że on sam gdzieś był bratem nie podróżującym, tylko sługą pomocniczym, no to już było coś, bo musiał być po chrzcie, prawda? No, ale jak on tak sobie mówi, ach, że był, że odszedł, że no to właściwie to po co komu pokazywać, prawda? Świadkowie Jehowy się tym nie zgodzą, Świadkowie Jehowy od prawdy nie odejdą, a tylko tak robi dymy na zewnątrz. Ja to byłam wiecznie, pracowałam w administracji, tam gdzie jest to ubezpieczenia są. No i tam przekładałam te papiery takie, no w administracji jak to jest. Ulica do ulicy, no i tam taki facet przyszedł do administracji i zaczął robić dymy, żeby jej tam coś załatwiła, jemu ta babka załatwiła to, jakiś remont chyba chodziło o to, no już ze 2 lata to było. I proszę ciebie, ta mu tłumaczyła, że nie, to on wyszedł z tego pokoju i chodził po całej administracji i opowiadał do wszystkich pokojów. Ja mówię, no zobacz, poszedł facet i robi dymy na mój temat. Robi dymy po całej tej administracji. To myśmy w tym pokoju tam siedziały i ryły ze śmiechu, że może przyjść taki facet i robić dymy. No to mnie ten temat dymów tak począwszy od tej administracji zainteresował. Że bardzo fajnie w tej administracji się tu pracuje. No więc przynosiłam swoją kawę, tam nie za wiele jadłam, bo tam 6 godzin pracowałam. No i tak przewracam to przez kartotekę. Ile tam przed człowiek się może dowiedzieć i czego? No wszystkiego. I to właśnie jest, jak się wchodzi w tę uliczkę, to jest na samym końcu. Ubezpieczenie jest po lewej stronie, wtedy tu. A ta administracja, czy ta administracja, czy to co nie jest administracja, tylko to jest, jak to się mówi. Ta administracja to takie biura, no, to prawda. Także dzisiaj, proszę państwa, nie wiem, co to za dzień, to że za 2 godziny wyjdę, mam to wasze, bo nie mam zielonego pojęcia. Powinno działać, prawda? Przepraszam bardzo. Ile te babilonki będą? No 3 dni, 4 dni. Chociaż tam przyjdzie nie taki ludzi. No i proszę państwa, tak zaczęłam przeglądać w internecie takie różne wypowiedzi, filmy, że tu siedzą ludzie, ma żonę taką Ukrainkę, jakąś ten facet nawet nie brzydki, ale proszę państwa, przyjdzie facet z pracy, to chciałby tak, brzuchem do góry się położyć, najchętniej wypić sobie piwko, gazetkę poczytać. Dobrze. A mi się przypomina tutaj tak, wiecie państwo, małżeństwo braci Kwaśniewskich. Nie podobne do dodatki, bo tamta bardziej otyła, a ten Jacek bardziej chudy od tego faceta. I ten Jacek, proszę państwa, był hydraulikiem. I teraz tak, jeżeli był hydraulikiem, a był świadkiem Jehowy, no to był bardzo uczciwy, jemu dawali dużo kuchy, dużo pracy. On tam nic więcej nie chciał chodzić, bo miał tej pracy za dużo samej administracji, ale mógł sobie na lewo, jak to mówią, dorobić. To miał pełno forsy.
No to wiem, jak przyszedł z tej pracy, no to ten Jacek był taki trochę chciał tym brzuchem położyć się do góry. Gazety nie będzie czytał, no bo proszę Państwa, jestem do literatury, strażnica przewódcy. Biblia, to do zebrania trzeba się przygotować, a potem jako brat starszy musi mi wykłady, musi się ciągle szkolić. Cały czas, proszę Państwa, całe życie trzeba się uczyć. Z tym, że to nie jest mitręga, to człowiek jak w to wchodzi, to on się tym pasjonuje, on chce. Ja pamiętam, że jak zaczęłam gromadzić te Biblię, to po prostu końca nie będzie, tak myślę sobie, nie będzie, ale ja lubię zbierać te Biblię. No, także ten Jacek Kwaśniewski chciał sobie odpocząć. I teraz tak, tu mogło dojść do rozwodu, bo ta Ela zapracowana przy tych dzieciach, no cztery dziewczynki. To nawet ja tam jak z nimi byłam, to jak oni gdzieś na dwa dni wyjeżdżali, to ja takie jedno dziecko małe zostało przy mnie, to nawet lulałam Jezuska, ale dziewczynkę taką, no Jezuska, lulałam, pupkę zrobiła, no proszę bardzo, że ją tam jest, obtulać, no. To fajni bracia i cztery dziewczyny. No jedna ta Martusia to była taka już duża, potem Aneczka mniej, potem Karolinka i taka malutkie. Ale to wszystko już nie dziewojce. I proszę Państwa, oni pojechali do Karpacza, ja zostałam w tym domu, oczywiście, że poszłam do takiej pani Ani na odwiedziny bracia, a pod klatką stoi straż pożarna, a pewnie policja, bo po prostu do tego domu się ktoś włamał, bo myśleli, że ten Jacek Kwaśniewski, jak jest hydraulikiem, to ma tam dolary złożone. Ale to jeszcze może z racji, że jak jest świadkiem Jehowy, to że z Ameryki kontenerami dostarczają dolary. No i tam, proszę Państwa, szafka wywalona, barek, no taki no, maszyna do szycia na progu, ktoś ich przepłoszył, uciekli, była skarbonka dla dziecka, tam może było z 80 złotych, 90, nie wiem, ale była nieruszona, szukali chyba tych dolarów, proszę Państwa. No i potem wezwali mnie na policję i po prostu, i ta policjantka do mnie mówi, ale proszę się, proszę nas nie bać, my nie jesteśmy tacy źli. Ja mówię, ja się niczego nie boję, bo właściwie to mój ojciec policjantem, ale na policję nigdy nie chodzę, nie chodziłam, nie byłam. A ona się tak popatrzyła, że no, że jako świadków Jehowy to mogą, no nie przepadać za policją, bo po. No ale byli bardzo mili, cały wywiad, że co kto, no to przecież ja nie powiem, kto to był, bo przecież ja nie mam pojęcia, pewnie z osiedla. No. A ja wyszłam dosłownie na 2 godziny na głoszenie Ewangelii. To proszę Państwa, jak przyjechał ten Jacek Kwaśniewski z Karpacza, bo ja przez telefon stacjonarny, jeszcze nie było komórki, dałyśmy znać, to oni strasznie zestresowani przyjechali z tego Karpacza, no bo czasy, a tu trzeba jechać, nie? A tu jeszcze jakieś włamanie. No i oni też byli wezwani na policję. No i na policji się pyta tego Jacka, no między innymi o moje nazwisko. No to Jacek mówi, nie wie. I oni zaczęli się śmiać, no jak to pan nie wie? A on mówi, chyba pionierowicz. Bo to jak to pionierowicz? No i tak wyszło, że świadkowie Jehowy nie znają się po nazwisku, tylko znają się po imieniu. I to było takie śmieszne, że ta policja wzięła i zbaraniała po prostu, że takim szacunkiem, zaufaniem siebie obdarzają, a właściwie nawet nazwiska nie znają. O! I o to chodzi, że to takie strasznie śmieszne, strasznie pocieszne, że o, świadkowie Jehowy spotykają się na ulicy, o, ciebie zapoznam, tu jest siostra Iwonka. No to znam te jako siostrę Iwonka, ale że od dobrej ręki, no to po co mi to nazwisko? No i policja zrozumiała, ale to nie o to chodziło. Oni chcieli po prostu widzieć siostrę, ale chyba nie znaleźli. Maszyna do szycia była na progu, już
przygotowana do wyniesienia, ale żeby ją wynieść, to wszyscy na bloku by widzieli, prawda? I tam na górze jest suszarnia. Ktoś wszedł do tej suszarni, a że oni mieszkali na samym szczycie, to byli przeproszeni, się podzieje. Policja powiedziała, że oni musieli dobrze znać teren, dobrze znać wszystko. I właściwie ci ludzie, co tutaj tak się wypowiadają, to są podobni do tych braci Kwaśniewski, tylko Ela Kwaśniewska oczywiście czarnowłosa, ale taka przytuszy, bardzo zadbana, bardzo spokojna, jej nie wyprowadzi w nerwy, nie. Natomiast Jacek może prędzej, ale no, był głową domu, muszę pilnować te cztery dziewczynki, żeby chciał co tam wiedzieć. Do czasu rozstrzygnięcia tego sporu w unijnych instytucjach, które stolicze PGNiG miałyby wziąć pod uwagę przepisy dotyczące konkurencyjności. Także proszę Państwa, głupoty gadają, bo to wiecie Państwo, żeby teraz do internetu, to można różne głupoty gadać, teraz mówią o krwi, no to wiadomo, że tutaj Centrum Krwiodawstwa nie jest za miłym miejscem dla naszych braci świadków wiechowych, zwłaszcza i zważywszy, że ich w ogóle tutaj w Warszawie nie ma, są tylko w Anglo-Ameryce Białych, to w miejscu przyszłym milenium Królestwa Bożego. Także proszę Państwa, tyle tych książek już było, tyle tych broszur, ale rzeczywiście na świecie są szpitale, do których zapiją się ludzie.